Some men are coming to kill us. We're gonna kill them first. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock i przed chwilką wróciłem z kina. Z filmu Skyfall. James Bond w głównej roli Daniel Craig. Na pewno kojarzycie. Ja lubię tego faceta i lubię go w tej roli. Chyba równie mocno jak lubiłem Shona Connery. Kiedyś dawno temu, lata świetlne, w roli Jamesa Bonda. Spędziłem w kinie prawie 3 godziny. Dobre 3 godziny. To był bardzo, bardzo dobry film sensacyjny. Bez specjalnych efektów. Bez specjalnych efektów specjalnych. Tam po stronie wizualnej niewiele się dzieje, natomiast dzieje się co nieco po stronie psychologicznej. Dzieje się co nieco po stronie rozgrywki między dwoma bohaterami. Tym negatywnym i tym pozytywnym, którego oczywiście gra, którym jest James Bond. Ciekawa historia. Właściwie jest to chyba pierwszy James Bond, jest to pierwszy film z serii James Bond, który jest o Jamesie Bondzie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, do tej pory James Bond był bohaterem, który załatwiał jakąś sprawę. Tym razem główną sprawą Jamesa Bonda jest poniekąd James Bond. Oprócz tego oczywiście też dzieje się coś w fabule, ale tak dużo, jak dowiadujemy się o naszym głównym bohaterze, nie mieliśmy chyba okazji nigdy wcześniej. Co oprócz tego? Fantastyczna rola właśnie Craiga, oczywiście w ramach stylistyki Bonda, ale do tego dochodzi facio, który nazywa się Javier Bardem. Javier? Dobrze? Javier. Nie mogę, to właśnie być może i Javier, można by tak z hiszpańska wymawiać to imię. Znany aktor, chociażby z filmu To nie jest kraj dla starych ludzi, w którym grał bardzo nieprzyjemnego typa, mordercę. Ta rola, którą tutaj zagrał, jest dosyć podobna i bardzo ciekawa. Cały film skupia się mocno na tej rozgrywce między dwoma postaciami i troszkę gubimy z horyzontu postacie drugoplanowe. Zwłaszcza żałuję, że taki aktor jak Ralph Fiennes, który gra właśnie drugoplanową rolę, nie miał okazji wykazać się bardziej, bo myślę, że to dobry aktor i że świetnie odgrywał to, co do odegrania miał. Bardzo, bardzo duże skupienie filmu na relacji między tymi dwoma bohaterami, mimo że bohatera negatywnego poznajemy gdzieś daleko, daleko w głębi, w głąb filmu. Cała konstrukcja jest bardzo interesująca, bo jest to sensacja, w której sporo się dzieje, sporo się strzela, natomiast nie ma zbyt wiele efektów specjalnych. Gdzieś tam są na początku, ale tu chyba nie o to chodzi. Ale mimo to, oczywiście ogląda się to dobrze. To jest takie odwołanie chyba do takiego starszego kina. Zresztą też w trakcie filmu jest dużo odwołań do starego stylu prowadzenia walki między bohaterami. Gdzieś zderzenie nowoczesności z czymś, co było stare. Zderzenie Bonda, który już właściwie ma swoje lata, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę to, że Craig go odgrywa, czy da radę, czy mimo tego, że już nie jest najmłodszym agentem, to czy da rady. I tam jest mnóstwo takich powiązań, zderzenia czegoś starego z nowym. Ciekawy film. Ciekawy i oglądałem go z wielką przyjemnością. Jednakowoż fabuła rozwija się zupełnie inaczej niż w poprzednich Bondach. Tam było dużo szybciej, dużo dynamiczniej i często dużo bardziej widowiskowo. Tutaj natomiast wszystko się rozwija bardzo powoli, ale przy tym za każdym razem człowiek ma ochotę dowiedzieć się, kurczę, co też negatywny bohater planuje, o co mu chodzi tak naprawdę. I to, o co mu chodzi, tego, o co mu chodzi, dowiadujemy się gdzieś przy końcu i od tego zaczyna się taka naprawdę ostra fabuła, taka charakterystyczna dla Jamesa Bonda. Ale to wszystko bardzo ładnie się rozwija i bardzo interesująco się ogląda. Zatem przygotujcie się na 3 godziny bardzo udanej rozrywki, która tak naprawdę jest bardzo dobrze rozciągnięta w czasie. Na początku gdzieś oczywiście ta fabuła jest przytykana momentami akcji, ale tam jest dużo zadumy, zastanawiania się, dialogów, ale interesujących. Dobry film, bardzo dobry film. Idźcie do kina, nie będą to godziny stracone. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa!